Czy on jest manipulatorem? Takie pytanie zadałam dziś kartom Tarota i zobaczmy, jakie odpowiedzi otrzymamy. Być może czujesz, że jesteś przez niego manipulowana, że on jest osobą, która manipuluje właśnie partnerki lub odwrotnie dla mężczyzn partnerów. Być może czujesz manipulację w związku z jego strony. Jest to być może osoba egoistyczna, być może toksyczna, która obraca Tobie w ustach słowa i manipuluje wszystko tak, by jemu było dobrze. Więc zobaczmy właśnie, kochani, co odpowie nam dzisiaj Tarot. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, by dostawać codzienne wideo, filmiki, wróżby, rytuały, horoskopy za darmo. Proszę też o wymianę energii w formie lajka, komentarza, feedback. Napisz feedback, czy rezonowała z Tobą dzisiejsza wróżba lub którą grupę wybrałeś, wybrałaś i czy ta grupa właśnie rezonuje z Tobą. Jedyne, co ja mogę zrobić, mogę nakręcić ten film i interpretować karty na różne Państwa pytania. Jedyne, co Wy możecie zrobić, są lajki, komentarze, feedback, oczywiście subskrypcje mojego kanału. Dziękuję. Kochani, mamy dwie talie Tarota, które są identyczne, tylko jedna karta jest z papieru błyszczącego, druga karta jest z papieru matowego, więc te talie są takie same. Karty mi wypadły przy tasowaniu, więc nie wyciągałam ich specjalnie lub subiektywnie, tylko wypadły mi podczas zadawania tego pytania, czy on manipuluje w związku, czy on Tobą manipuluje, czy on jest manipulatorem. Pierwsza grupa aniołek biały, opalowy, czyli kamień opal, właściwie taki biały, przezroczysty. I druga grupa, kochani, ametyst, aniołek fioletowy, ametystowy. Dobrze, więc przejdźmy, kochani, do grupy pierwszej. Czy on jest manipulatorem? Po pierwsze, jest to osoba młoda, niedojrzała, niedoświadczona, która jeszcze musi się doszkalać, doświadczać, która musi zdobywać wiedzę, informacje, jasność umysłu. Osoba ta myśli o stabilności finansowej, o pieniądzach, o finansach. Dąży konkretnie do celów tutaj swoich, przede wszystkim finansowych, materialnych. Myśli usytuować się materialnie, finansowo, stabilnie, bezpiecznie. I dla tych finansów jest właśnie w stanie manipulować. Karta magika na nasze pytanie jest odpowiedzią, że owszem, jest to osoba sprytna, osoba, która jest klewa, która wykorzystuje swoje kreatywne talenty, swoją ciekawą osobowość, ciekawy charakter do manipulacji innymi. Karta maga może
również być w negatywnym tego słowa znaczeniu kartą magika, który manipuluje i właśnie dzięki swoim wspaniałym talentom, które posiada, przyciąga do siebie bardzo silnie, magnetyzuje wręcz właśnie partnerki, które poddadzą się jego manipulacjom, jego być może, nie wiem, urodzie, talentom, sposobie bycia, kreatywnością, charyzmatycznym wzrokiem, wspaniałą seksualnością. Czyli właśnie jest to typ, który jest bardzo manipulacyjny. Czyli tak, on manipuluje ciebie i manipuluje w tym związku, by uzyskać swoje dobra, przede wszystkim materialne lub inne różne dobra, by uzyskać stabilność, by uzyskać bezpieczeństwo finansowe, by uzyskać jakieś inne wartości i dobra właśnie tutaj od ciebie, od tej relacji, być może, nie wiem, zawodowe, kariera, być może seksualne, być może stabilności. W każdym bądź razie karta dziewiątki monet mówi o konsekwentnym dążeniu do celu, po swoją stabilizację, o samodyscyplinie w dążeniu do celu, o konsekwentnym działaniu, by osiągnąć sukces. I właśnie tak zachowuje się manipulant, magik, który wykorzystuje wszystkie swoje talenty, całą swoją kreatywność, by osiągnąć właśnie swój cel, który jest właśnie tutaj na tej karcie, czyli taka stabilność finansowa, materialna właśnie, czy zawodowa, czy no jakieś korzyści, prawda, z tego związku, które jemu bezpośrednio właśnie przynosi ta relacja z wami, ta znajomość z wami, to partnerstwo z wami. Czyli widzicie, jak tutaj czaruje. Karta maga jest również takim czarusiem, czyli on zachowuje się jak czaruś, nawija, umie manipulować właśnie emocjami, przyciąga kobiety, które są na to podatne. Jest osobą młodą, uczącą się jeszcze, kreatywną. I teraz ta karta może też mówić o tym, że wy powinniście mieć jasność umysłu, że wy powinniście się tutaj znajdować w tej energii, czyli jesteście osobą może, która nie zdaje sobie z tego sprawy, paś mieczy, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jesteście manipulowane, powinniście dostać jasność umysłu, oświecenie, obserwować, informować się na temat tej osoby, która wami manipuluje i jakby doświadczyć w końcu tego, że jesteście manipulowane. Także poinformujcie się, doinformujcie się, kim jest ta osoba, kim jest ten manipulator. Tutaj też na karcie, na dnie kart tarota mam anioła stróża, czyli wstrzemięźliwość. Bądź wstrzemięźliwa, nie daj się opanowana, zrównoważona, nie daj się właśnie manipulować. Uwierz, że jest jakaś opatrzność boska, anioł stróż, który czuwa nad tobą, który ma wszystko to jakby w zakresie swojej obserwacji i który nie da ci ją skrzywdzić. Tutaj widzimy również
dwa bieguny, dobro i zło. Tak samo właśnie to dobro i zło, to jest właśnie to, te bieguny, te żywioły, którym, znaczy nie żywioły, tylko te siły, tak, dobro i zło, te siły, którymi manipuluje magik. Cały czas, widzicie tutaj nawet podobieństwo, tą dualność tutaj, tak, co właśnie magik tutaj magikuje, tak, coś tutaj knuje, coś wymyśla, coś czaruje, tak, czaruje, czaruś, który cały czas właśnie tu żongluje tym dobrem i złem, ma dobrą i czarną stronę, ciemną stronę, którą ukrywa, a ta ciemna strona, negatywna jego strona są te manipulacje. Ale nie martwcie się, anioł stróż czuwa nad wami i nie da was skrzywdzić. Powinniście jednak mieć oświecenie poprzez informowanie się, poprzez ostrożność, poprzez właśnie obserwacje, dojrzałość swoich obserwacji. Nie być naiwną i infantylną w tym związku, ponieważ jest tutaj karta właśnie, która mówi o tym niebezpieczeństwie. Widzicie, ktoś, kto idzie tutaj po linie, może spaść. O niebezpieczeństwie, jeśli będziecie naiwne, infantylne, dziecinne, jeśli będziecie po prostu ślepo wierzyły temu magikowi, to jest to bardzo dla was niebezpieczne. Możecie upaść i się już nie podnieść. Więc to była wróżba dla grupy pierwszej. Dziękuję grupie pierwszej serdecznie i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to aniołek fioletowy, czyli anetystowy. Czy on manipuluje w tym związku? Czy on tobą manipuluje? Czy on jest manipulatorem? Przede wszystkim, kochani, on jest osobą o wielkim temperamencie, rydwan. On działa szybko, nieprzemyślanie, raptownie, jest cholerykiem, jest osobą, która być może wpada w różne romanse, bez przemyślenia, w różne szybkie numery, flirty, jakiś szybki seks, tak? Osobą, która po prostu szuka tutaj relacji różnych i działa szybko, nieprzemyślanie. Raz w lewo, raz w prawo, czyli jest osobą, która bez namysłu galopuje, pędzi pośpiesznie i właśnie to jest taki tutaj takie ryzyko, że nie wiadomo, gdzie on właśnie dojedzie, gdzie skręci, czy w dobrą, czy w złą stronę, dualność, dobro i zło. Czyli osoba, która działa szybko, raptownie, cholerycznie, jest typem choleryka, narwańca wręcz i nie przemyśli swoich właśnie kroków i szybko popada tutaj w jakieś relacje, przypuśćmy właśnie tą relację z wami. I niezależnie jaka jest to relacja, czy jakiś szybki romans, czy jakiś związek, czy jakaś afera właśnie w trójkę, on działa szybko, nieprzemyślanie. On wpakuje się wręcz w różne historie, tarapaty. Także jest to kwestia jego cholerycznego temperamentu, jego takiego, takiej dwoistości charakteru, dobra i zła, którym ciągle jakby też tutaj balansuje. Rydwan jest, znaczy pokazuje, przedstawia osobę bardzo energiczną, która lubi zmiany, ruch, który pokonuje wszystkie przeszkody szybko, działa szybko,
gna do celu, tak? Ale ponosi często też klęski, ponieważ jadąc prosto zbacza nagle w lewo, w jakimś złym kierunku, wpada w tarapaty i tak dalej. Nieraz właśnie zmierza to do klęski. Jest to osobą pewną siebie, upartą, ale również, kochani, potrafi być mściwy. Jego szybkie działanie powoduje wiele błędów. Popełnia wiele błędów, które są konsekwencją właśnie jego szybkich, nieprzemyślanych działań i poczynań. Czyli osoba ta może być również w takich szybkich, nieprzemyślanych akcjach manipulacyjna. Może manipulować, może czarować, ponieważ jest to osoba również bardzo atrakcyjna seksualnie i właśnie w partnerstwie tryska ta osoba wielką energią i potencją. I jest to osoba szybka, zręczna, pracowita, myśli, że zawsze popełni sukces, podejmuje bardzo szybko decyzje, kocha ryzyko, lubi trudne kobiety, o które trzeba zabiegać. Więc kochani, ta osoba kocha właśnie poprzez swój spryt, szybkość, bystrość, błyskawiczne zachowanie, błyskawiczne działanie, również zaimponować kobiecie. Jest to osoba dominująca również w seksie. Lubi eksperymenty i zakochujesz się w tej osobie ślepo, bez obaw. Prawda? Więc kochani, przez to, właśnie przez te cechy charakteru, które wymieniłam, możecie być poddatne na wszelkie manipulacje tej osoby, ponieważ ona używa wszelkich trików, czy seksualnych, czy właśnie jakichś tutaj kreatywnych, czy szybkich jakichś akcji, szybkich działań, by was po prostu tutaj zdobyć. Przede wszystkim, by was obudzić to uczucie miłości, piękne emocje. I to właśnie robi po to ta osoba, by dojść tutaj do jakiegoś celu stabilności, dobrych finansów, no uzyskania pełnej, takiej tutaj konkretnej właśnie, konkretnego bezpieczeństwa, prawda? Czyli ta osoba działa szybko i zmierza szybko do swoich celów, a celem jest tutaj król pentakli, czyli własna, solidna, stabilna sytuacja, czyli poprzez te wszystkie akcje, relacje, związki, szybki seks, szybki numer, myśli ta osoba o swoich tutaj jakichś interesach i by również się ustabilizować poprzez to, by jego sytuacja właśnie finansowa, czy zawodowa, czy tutaj jakaś, no nie wiem, stabilności, tak, czy mieszkaniowej, czy by jemu właśnie się tutaj powiodło, polepszyło i by jego życie się ustabilizowało. Na dnie kart tarota, kochani, mamy piątkę kielichów. Jeśli czujecie się smutne, rozżalone, rozpaczacie, to znaczy, że na pewno taka osoba właśnie furiata, narwańca, który działa nieprzemyślanie, szybko, wykorzystuje swoją błyskawiczność działania do zdobycia jakby po trupach wszystkiego, co
sobie on zamierza, jeśli to właśnie powoduje w was straty, smutek, rozpacz, rozterkę, to na pewno jest to znak, że on wami manipuluje, że właśnie poddałyście się wpływom jego charakteru, jego szybkiego, bezmyślnego działania, jego trików, manipulacji, po to tylko, by was szybko zdobyć, by sobie polepszyć egzystencję. I to tutaj w pewnym momencie możecie wyczuwać, może was to doprowadzić do smutku, żalu, rozpaczy, do życia wspomnieniami, po prostu braku satysfakcji z tego związku. Także uważajcie na kogoś takiego, który działa szybko, ale bez, być może nawet szybko i z polotem, z kreatywnością, ale bez jakby jakichś konkretnych, solidnych zamiarów, tylko we własnym interesie, z własnych egoistycznych tutaj pobudek, by ulepszyć swoją egzystencję. Kochani, taka wróżba dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie grupie drugiej. Dziękuję również wszystkim widzom, którzy dzisiaj mnie odwiedzili. Życzę, kochani, wam wszystkiego dobrego. Uważajcie na manipulatorów. Uważajcie, nie dajcie się zmanipulować. Nie dajcie się ponieść emocjom i nie bądźcie podatni na manipulacje osób toksycznych, partnerów toksycznych, którzy zatruwają wam własne szczęście, własne życie. Nie popadajcie poprzez manipulacje partnerów właśnie w ten stan smutku, rozpaczy, żalu, wspomnień, melancholii, niespełnienia. Uważajcie na manipulatorów, kochani i kochane. Nie dajcie się zmanipulować. Dziękuję. Do usłyszenia na moim kanale już wkrótce.